Pod powierzchnią oceanów kryje się królestwo pełne cudów, gdzie każda wyprawa obiecuje spotkanie z czymś naprawdę niezwykłym. Niezależnie od tego, czy mowa o tajemniczych rekinach frędzlowych, czy zatopionych cudach chińskiego podwodnego miasta, głębiny skrywają skarby, których odkrycie budzi zdumienie. Dołącz do nas, gdy zanurzymy się w otchłań i odkryjemy 20 z najbardziej niesamowitych znalezisk, jakie kiedykolwiek przyniesiono na światło dzienne dzięki nurkom głębinowym. Zostaw ocenę pod filmem i napisz komentarz "nurek", a przypnę Ci serduszko. Silniki Apollo 11. Eksploracja kosmosu to prawdziwe arcydzieło inżynierii, ale także niezwykle kosztowna działalność. Dlatego współczesne firmy skupiają się na rakietach wielokrotnego użytku, co nie było możliwe w przeszłości. Potężne rakiety Saturn V, najsilniejsze rakiety nośne w historii, były odpowiedzialne za wynoszenie misji Apollo na Księżyc i dalej. Ale jest haczyk, te rakiety były zaprojektowane na jednorazowy lot. Gdy zużyły paliwo, po prostu odłączano je, a następnie spadały na Ziemię, lądując głęboko w oceanie, z dala od lądu. Przez lata te niezwykłe kawałki historii leżały zapomniane na dnie morza. Jednak Jeff Bezos, założyciel Amazona i entuzjasta kosmosu, dostrzegł w nich coś więcej niż tylko zatopione szczątki. W 2012 roku zorganizował ekspedycję, aby spróbować odnaleźć te zaginione giganty. Korzystając z zaawansowanej technologii sonarowej, zlokalizowali to, co uznali za pozostałości rakiet w głębiach oceanu. Rok później wysłano zespół, aby wydobyć części z oszałamiającej głębokości niemal 14 tysięcy stóp, około 4200 metrów. Udało im się odzyskać wystarczająco dużo fragmentów, aby zrekonstruować dwa potężne silniki F1 z rakiet Saturn V. SS City of Cairo. Statek SS City of Cairo zbudowano w 1915 roku, aby przewoził pasażerów przez rozległe oceany. Miał prawie 140 metrów długości. Prawdziwy gigant mórz. Gdy nadeszła wojna światowa, SS City of Cairo znalazł się w zupełnie innej roli, transportując kluczowe zaopatrzenie do Wielkiej Brytanii. W 1942 roku, podczas feralnej podróży, statek wypłynął z Kapsztadów RPA, ale został trafiony niemiecką torpedą. Zanurzył się w głębinach Oceanu Atlantyckiego, co było tragicznym końcem dla wielu osób na pokładzie. Spośród 311 ludzi 207 ocalało dzięki akcjom ratunkowym. Jednak niestety reszta straciła życie w ataku lub czekając na pomoc. SS City of Cairo przewoził również cenny ładunek. 2000 skrzyń z monetami srebrnymi wraz z różnym zaopatrzeniem, a nawet sprzętem wojskowym. Ten skarb uczynił statek celem dla poszukiwaczy skarbów przez lata. Jednak czas zdawał się pochłonąć statek całkowicie, pozostawiając go zapomnianym w głębinach oceanu. Aż do 2015 roku, kiedy ekipa eksploracji głębin ogłosiła przełomowe odkrycie, wrak znaleziono już kilka lat wcześniej, w 2011 roku. Statek spoczywał w niezwykle głębokim grobie, prawie 54 tysiące metrów pod powierzchnią, zbyt głęboko, aby dotrzeć tam ludzkimi siłami. Jednak specjalistyczne roboty podwodne sprostały zadaniu. W chwili ogłoszenia odkrycia zespół już odzyskał znaczną część skarbu, oszałamiające 46 milionów dolarów w srebrnych monetach. Łączna wartość wydobytych przedmiotów ma wynieść około 60 milionów dolarów, co czyni to najcenniejszą operacją ratunkową na dużych głębokościach w historii. Rekin frędzlowy. W najciemniejszych zakątkach oceanu czai się stworzenie jednocześnie fascynujące i przerażające. Rekin frędzlowy. Wyobraź sobie prehistorycznego węża, smukłego i wydłużonego, z postrzępioną twarzą przypominającą dinozaura. To właśnie rekin frędzlowy. Te skryte stworzenia są rzadko widywane w ich naturalnym środowisku. W rzeczywistości dopiero w 2004 roku udało się uchwycić ich na filmie. Ale nie daj się zwieść ich nieśmiałemu zachowaniu. Rekiny frędzlowe to żywe skamieniałości, pływające w oceanach od zdumiewających 80 milionów lat. Ich ciała zachowują prymitywny wygląd, będący oknem do starożytnej przeszłości, a ich wygląd nie jest jedyną rzeczą, która przypomina prehistorię.
Ich najbliżsi krewni wyginęli, pozostawiając rekina frędzlowego jako unikalnego ocalałego z minionej epoki. Jedno spojrzenie na ich twarz i zrozumiesz, dlaczego nazywa się je frędzlowymi, to jak patrzenie w paszczę węża. Ale to nie wszystko. Gdy otworzą szeroko szczęki, zobaczysz przerażający widok. Ponad 300 ostrych jak brzytwa zębów w 25 rzędach. Wyobraź sobie, że wpadniesz w taką pułapkę. Nie myśl, że ich smukłe ciała są słabe. Rekiny frędzlowe są zaskakująco muskularne i potrafią rzucić się na swoją ofiarę, podobnie jak wąż na lądzie. W 2015 roku pewien australijski rybak, który złapał jednego z nich, opisał go jako dużą węgorzowatą istotę z głową rodem z horroru. Nazwał go dziwacznym morskim potworem i przysiągł, że nigdy więcej nie chce złapać czegoś takiego. Wampir. Słyszeliście kiedyś o wampirzym kalmarze? Uwierzcie lub nie, ale to stworzenie naprawdę istnieje. Nie martwcie się jednak, nie jest to krwiożercza bestia, jak sugeruje jego nazwa. Ten mieszkaniec głębin, naukowo znany jako Vampyroteutis infernalis, co dosłownie tłumaczy się jako wampirzy kalmar z piekła, zawdzięcza swoją spektakularną nazwę swojemu wyglądowi. Ma czerwony, niemal krwisty kolor, płetwy przypominające pelerynę oraz kolce wyglądające jak zęby. Te nieśmiałe stworzenia żyją w ciemnych głębinach oceanu, gdzie prawie nie dociera światło słoneczne. Gdy poczują zagrożenie, wywracają swoją pelerynę na drugą stronę i uwalniają chmurę lepkiego, świecącego śluzu, by odstraszyć drapieżniki. Nie jest to może najbardziej potężna obrona, ale skuteczna. Mimo swojej groźnej nazwy i nietypowych taktyk, wampirze kalmary są w rzeczywistości zupełnie nieszkodliwe. Głęboko w Morzu Bałtyckim. W głębiach Morza Bałtyckiego, gdzie ledwo dociera światło słoneczne, kryje się świat pełen tajemnic. Badacze od lat eksplorują te głębiny, napotykając niesamowite stworzenia i dokonując odkryć, które wprost zapierają dech w piersiach. Jednak ogrom oceanu sprawia, że prawdziwe poznanie wszystkiego, co kryje, jest niemal niemożliwe. To jednak nie powstrzymuje profesjonalnych nurków, takich jak Stefan Hogerborn, od próbowania. Był on częścią zespołu, który dokonał naprawdę niezwykłego odkrycia w 2011 roku. Pod przewodnictwem kapitana Petera Lindberga i współbadacza Denisa Asberga natknęli się na coś dziwnego na dnie Morza Bałtyckiego, obiekt, jakiego nigdy wcześniej nie widzieli. Ten tajemniczy, zatopiony obiekt wprawił wszystkich w zakłopotanie. Naukowcy do tej pory oficjalnie go nie zidentyfikowali, a niektórzy internauci twierdzą, że przypomina on Sokoła Millennium ze Star Wars. Zwykle nurkowie nie przejmują się nietypowymi obiektami, ale tutaj sprawy przybrały dziwny obrót. Gdy zespół Ocean X, odpowiedzialny za to odkrycie, zbliżył się do obiektu, ich sprzęt zaczął szwankować. Doświadczyli różnych awarii elektrycznych, a wszystko wróciło do normy dopiero, gdy oddalili się o około 200 metrów. To podsyciło spekulacje, że obiekt może być czymś więcej niż tylko zatopionym statkiem. Niektórzy wierzą, że może to być statek kosmiczny obcych, inni zaś twierdzą, że może to być zatopiony rosyjski okręt. Prawda pozostaje jednak tajemnicą. Ten zagadkowy, sferyczny obiekt przyciągnął uwagę całego świata, a wszyscy z niecierpliwością czekają na wyjaśnienie jego pochodzenia i tego, jak znalazł się na dnie Morza Bałtyckiego. Droga Bimini. Ta osobliwa struktura od dziesięcioleci pobudza wyobraźnię odkrywców i naukowców. Nurkowie po raz pierwszy natknęli się na drogę Bimini w 1968 roku. Nikt nie miał tego znaleźć. Gdyby nie zdjęcia wykonane przez nurków, nikt by w to nie uwierzył. To, co zobaczyli, było zupełnie inne niż wszystko, co widzieli wcześniej. Ścieżka z równiutko ułożonych kamieni, rozciągająca się na około pół mili pod wodą. Przypominała drogę lub mur, co wywołało kluczowe pytanie. Czy to cud natury, czy coś więcej? Porozmawiajmy o intrygującej teorii Atlantydy, spopularyzowanej przez jasnowidza Edgara Cayce'a, który przewidział, że dowody na istnienie tej zaginionej cywilizacji zostaną znalezione w 1968 roku, dokładnie w tym samym roku, kiedy odkryto drogę Bimini.
Ten zbieg okoliczności podsycił spekulacje i przyciągnął falę entuzjastów Atlantydy, przekonanych, że odnaleźli fragment legendarnego miasta. Jednak geolodzy i archeolodzy oferują bardziej stonowane wyjaśnienie. Uważają, że Droga Bimini to naturalna formacja zwana Beach Rock. Ten rodzaj skały powstaje wzdłuż linii brzegowych, gdzie piasek, fale i reakcje chemiczne współdziałają, cementując wapienie. Mimo tego wyjaśnienia debata trwa nadal. Obie strony, zwolennicy teorii Atlantydy i ci, którzy preferują naturalne wyjaśnienia, przedstawiają przekonujące argumenty. Ludzka czaszka. Nasza podróż prowadzi teraz do niezwykłego odkrycia dokonanego na półwyspie Yucatan w Meksyku. Wyobraź sobie eksplorację sieci podwodnych jaskiń. Można by oczekiwać, że zobaczysz ryby, może jakieś kamienie, a nawet od czasu do czasu kawałek śmieci. Ale w 2007 roku zespół nurków natknął się na coś, co zmroziło im krew w żyłach – czaszkę dziecka. To jednak nie była zwykła czaszka. Obszar, w którym ją znaleziono, był otoczony starożytnymi artefaktami, co jasno wskazywało, że nie jest to współczesna tragedia. Podjęli mądrą decyzję, by nie ruszać znaleziska, jednak niestety później inni nurkowie przyszli i przenieśli przedmioty w tym miejscu. Na szczęście kilka lat później szczątki zostały ostrożnie wydobyte w celu badań i konserwacji. I zgadnij co? To odkrycie okazało się jednym z najważniejszych znalezisk archeologicznych w obu Amerykach. Ta młoda dziewczyna, teraz znana jako Nia, żyła prawdopodobnie 12 tysięcy do 13 tysięcy lat temu. Prawdopodobnie miała kilkanaście lat, a jej szczątki stanowią unikalne okno na życie tych wczesnych osadników. Naukowcy znaleźli dowody na jej kościach, że doświadczała niedożywienia i stresu w swoim życiu, a także, że była w ciąży przed śmiercią. Oglądaj dalej, ponieważ jest jeszcze kilka ciekawych skarbów odkrytych pod wodą. Podwodny Park Rzeźb w Grenadzie. Zanurz się w krystalicznie czystych wodach morskiego obszaru chronionego Molinere Bay na Grenadzie i odkryj naprawdę unikalne, a miejscami wręcz upiorne, podwodne doświadczenie. Podwodny Park Rzeźb. Jest to dzieło brytyjskiego rzeźbiarza Jasona de Keres Taylora, który otworzył park w 2006 roku. Od tamtej pory miejsce to stało się obowiązkowym punktem dla nurków i miłośników snorkelingu z całego świata. Ta fascynująca podwodna galeria liczy ponad 65 rzeźb, z których każda ma swoją odrębną osobowość i historię. Wyobraź sobie, że poruszasz się po surrealistycznym i nieco niepokojącym krajobrazie, gdzie rzeźby są strategicznie rozmieszczone na dnie morza. Jednym z najbardziej ikonicznych dzieł jest krąg naturalnej wielkości ludzkich postaci, które trzymają się za ręce, zawieszone w głębinach. Jednak prawdziwa magia parku tkwi w jego celu, nie tylko w sztuce. Co sprawia, że park jest naprawdę intrygujący, a dla niektórych nawet nieco przerażający, to sposób, w jaki rzeźby oddziałują z otaczającym środowiskiem. Z czasem koralowce, glony i różne stworzenia morskie skolonizowały te figury, przekształcając je w żyjące, oddychające ekosystemy. Ten naturalny proces nadał rzeźbom niemal duchowy wygląd, dodając nieoczekiwaną warstwę tajemnicy i intrygi do podwodnego doświadczenia. Monument Yonaguni to ogromna formacja skalna znajdująca się pod wodą u wybrzeży wyspy Yonaguni w Japonii. Ale czy jest to naturalna formacja, czy coś więcej? Od lat toczy się gorąca debata na temat tego, czy monument Yonaguni jest dziełem natury, czy został jakoś zmodyfikowany przez człowieka, a może nawet przez istoty spoza naszego świata. Niektórzy uważają, że monument jest strukturą stworzoną przez starożytną cywilizację, która mogła rozwijać się na Ziemi tysiące lat temu. Zwracają uwagę na jego kształt, który ich zdaniem przypomina starożytną platformę lądowania. Inni jednak argumentują, że to naturalny cud. Zauważają, że monument składa się z drobnych piaskowców i mułowców, które według szacunków zostały osadzone około 20 milionów lat temu. Podkreślają także, że większość formacji jest połączona z podłożem skalnym, co sugeruje naturalny proces erozji i kształtowania. Główną cechą monumentu jest prostokątna skała o wymiarach około 150 metrów na 40 metrów i wysokości 27 metrów.
Jej szczyt znajduje się około 5 metrów poniżej poziomu morza, co czyni ją naprawdę imponującym widokiem. Zwierzęta w łańcuchach. W marcu 2016 roku grupa nurków odkryła szokującą sytuację w wodach otaczających wyspę Kakao w Indonezji. Kakao słynie z niesamowitej urody, krystalicznie czystych wód pełnych życia morskiego oraz niemal doskonałej pogody, co czyni ją idealnym miejscem turystycznym. Jednak to, co nurkowie tam znaleźli, dalekie było od idylii. Wyobraźcie sobie ich zdumienie, gdy natknęli się na przerażający widok klatki na dnie oceanu, w których znajdowały się matka i młode diugonie. Te łagodne giganty, bliscy krewni manaty, które są krytycznie zagrożone, były w opłakanym stanie. Matka była okrutnie skuta łańcuchami, co uniemożliwiało jej swobodne poruszanie się. Nurkowie dowiedzieli się, że miejscowy rybak trzymał je w niewoli, by czerpać zyski, obiecując turystom możliwość zobaczenia diugoni z bliska w zamian za pieniądze. Zdając sobie sprawę z powagi sytuacji, nurkowie błagali rybaka o ich uwolnienie. Ten początkowo odmówił, ale ostatecznie zgodził się to zrobić następnego dnia. Podejrzewając jego intencje, nurkowie pozostali na miejscu, dokumentując wszystko i udostępniając to w mediach społecznościowych, aby zwiększyć świadomość. Ich starania się opłaciły. Następnego dnia na miejsce przybyły służby ochrony przyrody, ale niestety diugonie wciąż były uwięzione. Rybak okłamał ich, żadna niespodzianka. Władze słusznie interweniowały i zmusiły rybaka do wypuszczenia diugoni. Jeśli jeszcze nie zostawiłeś łapki w górę, to zrób to teraz. Dzięki temu YouTube nie ograniczy zasięgów tego filmu. Podwodne kręgi. Słyszeliście o kręgach zbożowych? Te tajemnicze wzory pojawiające się na polach często wywołują teorie o kosmitach lub żartownisiach. Wyobraźcie sobie teraz, że znajdziecie coś podobnego, ale nie na polu, lecz setki metrów pod wodą. Dokładnie to przydarzyło się nurkom u wybrzeży Japonii i Australii w ostatnich latach. Natknęli się na coś, co wyglądało jak podwodne kręgi zbożowe, perfekcyjnie uformowane okręgi wyryte na dnie morza. I to nie były pojedyncze kręgi, ale wiele znajdujących się na różnych głębokościach, od płytkich wód po zawrotne 130 metrów w dół. Przez lata pochodzenie tych podwodnych wzorów było kompletną zagadką. Naukowcy głowili się, jak się tam znalazły. W końcu ekipa filmowa w Japonii uchwyciła winowajcę na gorącym uczynku, a raczej na płetwie. Okazało się, że za tymi misternymi projektami stoi specyficzny gatunek rozdymki. Te kręgi nie były przypadkowymi znakami, ale częścią skomplikowanego rytuału godowego. Samce tworzą te imponujące wzory. Im większe i bardziej złożone, tym lepiej, aby przyciągnąć partnerkę. Odkrycie w Japonii było niesamowite, ale sytuacja stała się jeszcze ciekawsza, gdy podobne wzory odkryto u wybrzeży Australii. Ten gatunek rozdymki nie był wcześniej znany w tych wodach, więc tajemnica wróciła. Teraz naukowcy wiedzą, że przynajmniej jeden gatunek ryb wykazuje takie zachowanie, ale mają nową misję – dowiedzieć się, czy inny gatunek również tworzy te podwodne arcydzieła w Australii. Posągi Moai z Wyspy Wielkanocnej. Gigantyczne posągi Moai na Wyspie Wielkanocnej to monumentalne kamienne figury wyrzeźbione przez lud Rapa Nui, które stoją na wyspie niczym cisi strażnicy. Są one równie sławne jak Stonehenge czy egipskie piramidy, świadcząc o potędze ludzkiego tworzenia. Każdy Moai posiada unikalne cechy i został wyrzeźbiony z wulkanicznego kamienia. Wierzy się, że te figury symbolizują duchy przodków, które chronią i obserwują wyspę. Jednak tajemnica Moai sięga dalej. Większość z nich stoi dumnie na lądzie, ale niektóre znajdują się pod wodą. Jak te giganty znalazły się na dnie oceanu? Jedna z teorii sugeruje, że to wyzwania związane z transportem mogły sprawić, że niektóre z tych ogromnych figur po prostu ześlizgnęły się i spadły do morza podczas skomplikowanego procesu przemieszczania. Inna teoria mówi o celowym działaniu. Lud Rapa Nui miał głęboką więź z oceanem, dlatego możliwe, że te podwodne Moai zostały celowo zanurzone jako część rytuału lub jako ofiary dla przodków. Dziś te podwodne posągi oferują unikalne doświadczenie dla nurków, którzy mogą odkrywać głębiny wzdłuż wybrzeża słynnej Wyspy Wielkanocnej. MS Zenobia.
Zbudowany w 1979 roku, statek MS Zenobia był nowoczesnym promem zaprojektowanym do przewożenia pasażerów i ładunków po Morzu Śródziemnym. Jednak coś poszło strasznie nie tak już podczas budowy, a jej dziewiczy rejs w połowie 1980 roku miał być jej ostatnim. W pełni załadowana ponad setką ciężarówek i pełną załogą, Zenobia wyruszyła przez Morze Śródziemne, mijając Gibraltar i docierając do pierwszego przystanku na Krecie. Po rozładunku części ładunku kontynuowała podróż w kierunku Aten. To wtedy kapitan zauważył krytyczny problem. Statek miał problemy ze sterowaniem. Gdy próbował skorygować kurs, Zenobia zaczęła gwałtownie przechylać się na lewą burtę. Przyczyną była niewłaściwie napełniona balastowa, odpowiedzialna za stabilność statku. Wydawało się, że załoga naprawiła problem, a Zenobia płynęła dalej, ale później, po opuszczeniu portu na Cyprze, problem pojawił się ponownie. Tym razem, aby nie zablokować portu, kapitan zdecydował się zacumować statek na otwartym morzu. Niestety, sytuacja się pogorszyła i Zenobia tragicznie zatonęła, zabierając z sobą ładunek o szacowanej wartości 250 milionów dolarów na głębokość 42 metrów. Na szczęście załoga została wcześniej ewakuowana i nikt nie ucierpiał. Wrak Zenobii pozostawał tajemnicą przez kilka lat, aż w końcu zespół odważnych nurków zbadał miejsce zdarzenia. To, co znaleźli, było niesamowite – struktura Zenobii, w tym dolny pokład samochodowy i maszynownia, pozostały w dużej mierze nienaruszone, co umożliwiło nurkom eksplorację wnętrza. Ich raporty szybko się rozprzestrzeniły, a Zenobia szybko stała się jednym z 10 najpopularniejszych miejsc nurkowych na świecie, przyciągając każdego roku tysiące nurków. Pawlo Petri, zatopione miasto. Pod falami Morza Śródziemnego kryje się ukryty skarb, miasto zamrożone w czasie. Pawlo Petri, sięgające 3000 lat przed naszą erą, jest jednym z najstarszych zatopionych miast w całym regionie. Wyobraź sobie miasto starsze od piramid, które w ciszy spoczywało przez tysiące lat. Dopiero w 1967 roku Pawlo Petri zostało odkryte przez Nicolasa Fleminga, co zmieniło nasze postrzeganie starożytnej historii. Pod wodą znajduje się niezwykła sieć ulic, ogrodów, domów, świątyń, a nawet cmentarz, które zachowały się w zaskakująco dobrym stanie. Urbanistyka tego miasta zadziwiła badaczy, którzy sugerowali, że jego układ był nawet lepszy od współczesnych planów miast. W 2009 roku dalsze badania odkryły fascynującą teorię. Naukowcy sądzą, że seria trzęsień ziemi doprowadziła do zatopienia miasta, zanurzając prawie 9 hektarów pod wodą. Pomimo tych wstrząsów, struktury miasta pozostały w zadziwiająco dobrym stanie. Wiele budynków jest nadal wyraźnie widocznych i rozpoznawalnych, oferując nam namacalny kontakt z przeszłością. Jednak łatwy dostęp do tego miejsca stanowi również wyzwanie. Chociaż kusi, by zanurzyć się w tej podwodnej metropolii, eksperci słusznie martwią się o wpływ turystyki na ten delikatny obszar. Gigantyczny pirosom. Głęboko pod powierzchnią fal, w rozległych wodach oceanu żyje niezwykłe i fascynujące stworzenie pirosom. Zapomnij o przytulnych delfinach i zabawnych wydrach morskich. Pirosom to coś naprawdę unikalnego i nieco dziwacznego. Wyobraź sobie gigantyczny, galaretowaty cylinder swobodnie unoszący się w ciepłych, górnych warstwach oceanu, to właśnie pirosom. Pirosom składa się z tysięcy maleńkich organizmów zwanych zoidami, które wspólnie pracują jako jedność. Te zoidy mają zaledwie kilka milimetrów długości i są osadzone w miękkiej, żelatynowej osłonie, tworząc ciało pirosomu. Każdy z tych zoidów ma specjalne zadanie. Filtruje wodę oceaniczną w poszukiwaniu mikroskopijnych cząsteczek pożywienia, takich jak rośliny. Otwierają się zarówno do wewnątrz, jak i na zewnątrz tuby, jak mikroskopijne drzwi, aby wpuścić wodę i składniki odżywcze, których potrzebują. Możesz zauważyć nierówną powierzchnię pirosomu. Każda wypukłość to jeden z tych małych zoidów pracujący wewnątrz. Te pirosomy mogą osiągać naprawdę imponujące rozmiary, z niektórymi dorastającymi do kilku metrów długości, co czyni je naprawdę niezwykłym widokiem. Flota widmo z Laguny Trak. Podczas II wojny światowej walki objęły cały świat, a region Pacyfiku stał się równie intensywnym polem bitwy jak Europa, gdzie rozpoczęły się działania wojenne.
główna baza morska japońskiego imperium znajdowała się w miejscu zwanym Laguną Trak, około 1100 km na północny wschód od Nowej Gwinei. Siły alianckie wiedziały, że zadanie poważnego ciosu wroga w tym miejscu będzie kluczowe. W 1944 roku, po zajęciu Wysp Marszala, Amerykanie rozpoczęli operację Hailstone. Ten trzydniowy atak, przeprowadzony z lotniskowców, miał na celu japoński przyczółek. Wynik był druzgocący. 12 japońskich okrętów wojennych, 32 statki handlowe oraz 275 samolotów zostało zniszczonych w jednej kampanii. Atak ten na zawsze zmienił Lagunę Trak, przekształcając ją w największe cmentarzysko statków na świecie. Przez dwie dekady miejsce to pozostawało zapomniane, aż do roku 1969, kiedy to Jacques Cousteau i jego zespół przybyli, aby zbadać teren i nakręcić film dokumentalny. Ich materiały ukazały upiorne piękno i tajemniczą obecność wraków zanurzonych w krystalicznie czystych wodach. Niektóre z tych statków znajdują się zaledwie 15 metrów pod powierzchnią, co sprawia, że są łatwo dostępne dla nurków. Wciąż można dostrzec pozostałości pojazdów i sprzętu pozostawionego podczas ataku. Jednym z najbardziej znaczących odkryć była łódź podwodna I-169 Shinohara, która odegrała kluczową rolę w ataku na Pearl Harbor. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz kanału, to zrób to teraz. Zaznacz dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych ciekawych filmów. Ciekawostka dnia. Zanim przejdziemy dalej, oto dzisiejszy wybór subskrybenta. To fascynujące zdjęcie przedstawia scenę, która wykracza poza nasze standardowe oczekiwania. Wyobraź sobie, że zanurzasz się w spokojnych głębinach oceanu, spodziewając się zobaczyć znane widoki morskiego życia i raf koralowych. A zamiast tego napotykasz zaskakującą anomalię. Całkowicie zatopiony kontener spoczywający spokojnie na dnie oceanu. Samo istnienie takiej struktury rodzi liczne pytania i pobudza wyobraźnię. Zastanów się nad konsekwencjami. Jeśli ten kontener faktycznie zawiera towary w swoich metalowych ścianach, potencjalna strata jest ogromna. Myśl o wartościowym ładunku porzuconym pod wodą budzi poczucie melancholii, wywołując współczucie dla jego niewidocznego właściciela. Co więcej, można być pewnym, że nikt nie miał tego odkryć. Gdyby nie przypadkowe spotkanie nurka, nikt by w to nie uwierzył. Przypadkowe odkrycie nurka wywołuje lawinę teorii. Czy kontener został zgubiony podczas burzy, czy celowo zatopiony? Drodzy widzowie, zachęcamy Was do wzięcia udziału w dyskusji i podzielenia się swoimi przemyśleniami w komentarzach.